Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. relacji polsko-izraelskich, agentury w Polsce czy zaleceń Miltona Friedmana dla Polski. Proszę bardzo. Jeszcze ktoś? Tak, powiem, Andrzej Kwiecień, jestem Polakiem i tak jak chciałbym powiedzieć, Ruch Narodowy jest moją ostatnią szansą, jak pan wcześniej powiedział. Ja wcześniej głosowałem na PiS, tak? Ale przypominają mi się słowa największego patrioty polskiego, niech spoczywa w pokoju, Lecha Kaczyńskiego, jak powiedział kiedyś w Izraelu, że rządy w Polsce się będą zmieniać, ale droga dla Izraela będzie zawsze ta sama. To więc. No to moim zdaniem głupstwo powiedział pan prezydent Kaczyński. A co gdyby Izrael na przykład postanowił, no nie wiem, być może, że to jest, ale teoretycznie można sobie wyobrazić, że Izrael, władze Izraela postanowiły nas wszystkich wymordować. No to co? Wtedy też uważalibyśmy go za naszego przyjaciela? No, tego rodzaju deklaracje to są dowodem albo, wie pan, lizusostwa, albo głupoty po prostu. Ja tam nie, niech się pan nie gniewa, ale ja nie uważam. No to powiedział, no to... Wie pan, no to powiedział, więc moim zdaniem głupstwo powiedział. No to, nikt nie jest immunizowany na to, że nie mówi głupstw. Proszę bardzo. Nazywa pan Polskę krajem, nasz nieszczęśliwy kraj i mówi pan, że Polska to należy do krajów pozostałych. Czy mógłby pan wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy główną na jakimś takim horyzoncie 150-letnim? Mówił pan o Niemczech, Niemcy... 150-letni horyzont to za krótki. No za krótki, bo Polski ale właśnie, nie było właśnie. Przez... Nie, bo znam tą pana teorię tam z XVII wieku, ale... Jeżeli Niemcy z 1945 roku potrafili się podnieść na przestrzeni tam 70 lat i zrealizować cele Mitteleuropa, to wydaje się, że okres 150 lat chyba jest jakaś przyczyna, że ten kraj nasz jest nieszczęśliwy. Wiele przyczyn chyba dałoby się tutaj przytoczyć, ale ja przytoczę jedną, moim zdaniem najważniejszą, która doprowadziła do upadku Polski w XVIII wieku i która sprawia, że Polska nie jest w stanie nawet przy pomyślnej koniunkturze realizować swoich interesów państwowych. To jest agentura. Agentura. I wtedy i teraz, i w XVIII wieku i teraz. Ja mówiłem o tym, że przewerbowali się na służbę obcych państw na przełomie lat 80. 90. To jest właśnie to nieszczęście. Bo jak ktoś się, a bezpieczniacy mają duży wpływ na to, co się w państwie dzieje, kontrolują, proszę państwa, taką eksperyment taki zróbmy, intelektualny. Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście szefami wywiadu wojskowego. Ja wiem, że to nieprawda, no ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale na pewno nie w środowisku gospodyń domowych. No bo gospodyni domowa, co może nam, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich, prawda? Więc agenturę się plasuje, po pierwsze, w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, a więc w konstytucyjnych organach państwa. Agenturę się plasuje w takich miejscach, w których się kontroluje kluczowe sektory gospodarki, w sektorze finansowym, paliwowym, energetycznym, tak zwanych sektorach strategicznych. Agenturę się plasuje w takich miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu zostawiamy. I wreszcie tam, gdzie się wyroki wydaje, kogo tam do lochu strącamy, a kogo nie. No i na końcu, w takich miejscach, gdzie się wytwarza masowe nastroje, a więc w mediach, w przemyśle rozrywkowym, w środowiskach opiniotwórczych. Jeżeli się agenturę uplasuje w takich miejscach, to można
ręcznie sterować nie tylko całym państwem, ale nawet całym życiem publicznym. No i w Polsce tak właśnie jest. Problem nie polega na tym, że agentura, że tu steruje agentura całym życiem publicznym, bo wszędzie tak jest. Proszę Państwa, no zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią ultimatywną, mówię o broni jądrowej, no kto dopuści, żeby tam ulica rządziła? Niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Robi się tam takie sztuki, że tu suwerenowie, tam im się kadzi i tak dalej, słuchajcie, my tu, a tak naprawdę to, co mówił klasyk demokracji na ten temat? Józef Stalin, wybitny klasyk demokracji. Józef Stalin, no państwo się śmiejecie, a to on takie spiżowe sentencje wygłaszał na temat demokracji, które zresztą są całkiem słuszne. Pierwsza, że ważniejsze od to, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to przecież to prawda, najprawdziwsza, oczywista oczywistość. Ale jeszcze jest ważniejsza rzecz od tego, kto liczy głosy. Jak się przygotowuje alternatywę polityczną dla wyborców? Po czym poznać, że alternatywa została przygotowana prawidłowo? Józef Stalin poucza. Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Będą one wygrane, więc rzut oka na ostatnie 30 lat pokazuje, że alternatywy polityczne zawsze były przygotowane prawidłowo. No nie tylko u nas. Jest taka książka, jak Państwo byście mieli okazję, to warto po nią sięgnąć. Wywiad Rzeka z szefem wywiadu francuskiego, hrabią Aleksandrem de Marange, z którym rozmawia, on to jest przetłumaczony na język polski pod tytułem Sekrety szpiegów i książąt. Krystyna Okręt rozmawia z tym hrabią Aleksandrem de Marange, tam wypytuje go różne rzeczy, w pewnym momencie pyta go, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony powiada, proszę pani, jacy konfidenci? Co pani powiada? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondent. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk ci honorable correspondent się rekrutują? I on już taki udobruchany powiada, ach, proszę pani, z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo słyszycie? Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable, a i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to od razu, jak to przeczytałem, to mi się nasunęło pytanie, no dobra, ale w jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie tam urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, bez zaproszenia, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i powiada, ekscelencjo, proszę tu papierek do podpisania, że tu zachowacie w tajemnicy pseudonim taki a taki, a tamten się zrywa na równe nogi, mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na łbie i karetka go z roztrzaskaną głową zawozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Nigdy. No to dobra, to w ten sposób chyba to się nie odbywa. No ale dobrze, jak nie w ten, to w jaki? Ano tu jest właśnie w taki, że do takiego ambicjonera przychodzi pan albo nawet dwóch i powiada tak, proszę pana, my już tu od dawna pana obserwujemy, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, pan rozwija bardzo ciekawe koncepcje. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice, ale sam pan rozumie. Więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać tam pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Media zaczynają się nim interesować.
No i on wychodzi z anonimowości, staje się tam celebrytą takim na lokalną najpierw skalę, zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, później senatorem, potem ministrem stanu, a później nawet prezydentem, tak jak Emmanuel Macron. Bo komu to szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny? Więc to są, mamy dwa takie modele. Jeden jest taki chamski, trochę turecki. Jak Kemal Atatürk w latach 20. modernizował Turcję, no to już panowało takie gusło, że musi być demokracja. On tam nie był żadnym demokratą, ale mówi, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, dobrze, to organizujcie sobie partię, tam się kotłujcie i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, co tam ma wygrać, to armia mówi, o nie, 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 tu były nieprawidłowości, musimy to tego, bo to musi być praworządnie wszystko zrobione. No i aż wreszcie wygrywa ta partia, co ma wygrać, to wtedy jest dobrze. Mówię, jest to taki trochę chamski sposób, brutalny, a ten zachodni jest taki dyskretny, ale też jest. Ale też jest. Więc demokracja dzisiaj się zrobi takim, no takim przedstawieniem na użytek suwerenów, a jak suwerenowie się nie słuchają, to policja ich leje pałami bez ceregieli, prawda? No widzimy to w Paryżu, jak policja republikańska leje suwerenów po łbach. A i suwerenowie co? Ano nic. Na tym polega demokracja. Więc dlatego Józef Stalin miał wiele racji. To tak, nie wszystko, co mówił, to było głupie. To znaczy było oczywiście, ale no, takie spostrzenia miał ciekawe. Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Jaroń. Drogi Panie Stanisławie, dziękuję za szukanie i znajdowanie prawdy, która nas wyzwoli. No to zobaczymy. Pozwolę sobie na pytania. Pierwsze. Słyszałem tezę, że Polska powinna robić to, co robiły kraje bogate, zanim stały się bogate. W takim razie, czy Polska powinna robić to, co Niemcy tuż po wojnie, II wojnie światowej? Czy to społeczna gospodarka rynkowa była kluczem do bogactwa Niemiec? Czy w Niemczech w ogóle był kapitalizm, czy socjalizm wprowadzony jeszcze za czasów kanclerza Bismarcka? No to jest teza Miltona Friedmana, znaczy taka rada Miltona Friedmana, której on udzielił, będąc w 1990 roku w Warszawie i spotkał się z parlamentarzystami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. I on właśnie wtedy powiedział, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować to, przyjmować czy rozwiązania, które bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były tak biedne jak Polska. Niemcy do tego nie pasują, dlatego że Niemcy były państwem gospodarczo rozwiniętym i w latach 30. i w latach 40. to była jedna z przodujących gospodarek świata. Zresztą pracowały na rzecz tej gospodarki, również gospodarki innych podbitych państw europejskich. A po wojnie, owszem, ordo liberalizm miał pewne zalety, ale głównym źródłem, moim zdaniem, głównym źródłem bogactwa Niemiec to właśnie było zrezygnowanie z takiego państwowego dyrygowania gospodarką takiego, jakie miało miejsce w III Rzeszy. Tam właśnie bardzo ładnie pisze o tym Albert Speer we swoich wspomnieniach. Tylko to, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek obrony Niemiec. Dzięki czemu Niemcy nie wydawały pieniędzy na zbrojenia, które musiałyby wydawać, gdyby było inaczej. Także pod, że tak powiem, za takim parawanem ochronnym Stanów Zjednoczonych Niemcy odzyskały pozycje, no i teraz już tam się boczą. Także myślę, że ta rada Miltona Friedmana jest nadal aktualna. My powinniśmy się wzorować na tym, co robiły te państwa dziś bogate w XIX wieku, a nie w wieku XX, bo w wieku XX już socjalizm tam zapuścił korzenie.
Drugie pytanie. Czy można nakazać zasłonięcie twarzy? Jak w tym kontekście rozumiem ci doktrynę wolność twojej pięści kończy się na początku mojego nosa? No właśnie tak. Można wszystko zrobić. Wszystkiego można zakazać i wszystko nakazać. No właśnie rząd tutaj dzisiaj w Sejmie próbuje przeforsować pozory legalności dla tych wszystkich swoich restrykcji, które w międzyczasie powymyślał i wprowadził na podstawie rozporządzeń, więc teraz tam to słusznie mu wytykali, że to tak nie ma podstawy prawnej, więc teraz właśnie tam próbuje taką podstawę prawną ex post stworzyć. Natomiast no cóż, jeśli chodzi o maseczki, maseczka jest na nosie. W związku z tym, moim zdaniem, nie powinno się nakazywać nikomu wkładania maseczek, zwłaszcza ludziom zdrowym. Zwłaszcza ludziom zdrowym. No, ale tu jest rozkaz, że jest inaczej, także no tak, mamy pewne napięcie między tym, co się powinno robić, a tym, co się robi. No, zawsze jest różnica między sferą powinności, a sferą rzeczywistości. Chodzi o to, żeby nie była ona zbyt duża. I dalszy ciąg pytania. Chodzi przecież o emisję szkodliwych substancji do powietrza. Podobnie jak można nakazać zakładanie filtrów w samochodach i kominach. Jak obiektywnie ocenić, czy dany zakaz jest moralnie dobry, czy nie? Każdy dba o siebie, ale jak widać, pewne działania zatruwania powietrza były już wcześniej w naszym prawie i kulturze sankcjonowane. Pozdrawiam serdecznie z wyrazami szacunku. Ma pan rację. Ma pan rację. Były sankcjonowane jeszcze w czasach starożytnych. W prawie rzymskim była taka kategoria res omnium communes. Między innymi wody płynące tam należały, czyli rzeczy wszystkim wspólne. I tutaj pewne zasady użytkowania, korzystania z tych rzeczy, takich jak właśnie powietrze, wody płynące i tak dalej. No szkoda, że pan Rafał Trzaskowski tutaj się wyłamuje z tego, ale on, przypuszczam, że to jakoś, jeśli nawet pamiętał o tych zasadach prawa rzymskiego, to chyba już o nich zapomniał, bo teraz tam o tych ruchy tam tworzy jakieś, będzie próbował opracowywać dekalogi, akty wiary. To, proszę państwa, to tak jak słyszę te buńczuczne zapowiedzi pana Trzaskowskiego, to mi się przypomina taki wierszyk Kisiela. A tymczasem na mieście inne były już treście, niby ten sam tytuł wprzedzie, ale w środku strach powiedzieć. Przygody pederastów. Obawiam się, że ten ruch pana Trzaskowskiego może w tym kierunku zwekslować. No dopiero będzie wesoło. Pan Tomasz Tomasik. Szanowny panie Stanisławie, kiedy możemy się pana spodziewać we Wrocławiu? Czy jest jakiś wstępny grafik prelekcji? Wiele książek czeka już do podpisania. Pozdrawiam i tradycyjnie już dużo zdrowia życzę. No, nie możemy się spodziewać, dlatego że tylko patrzeć, jak Wrocław chyba jest w strefie czerwonej, podobnie jak Warszawa, a tylko patrzeć, jak cały nasz nieszczęśliwy kraj wróci do strefy czerwonej, tak jak było za Stalina. Kiedy to nastąpi, kiedy te restrykcje zostaną zdjęte, tego nikt nie wie. W związku z tym na razie nikt nie planuje, ja też nie planuję żadnych spotkań. No, będzie czas, jak przeżyjemy tę całą pandemię, to będzie czas na podpisanie książek. Dziękuję za życzenia zdrowia. Ostatnio, PS, ostatnio zakupiłem konfederacyjne karty do gry i z radością odkryłem, że jokerem w talii jest nasz pan Stanisław i tu jest fotografia. No, krótko mówiąc, przechodzę do historii, już klasykiem się staje, jak nawet jokerem. Pan Marcin Marcin. Panie Stanisławie, od kilku lat polska wersja przeglądarki internetowej Google jako jedyna nie wyświetla podpowiedzi i sugestii dla słowa Żyd. Jak pan myśli, czemu tylko nasza wersja została w ten sposób wyróżniona? Zupełnie jakby w Polsce słowo Żyd było obrazoburcze. No coś w tym jest na rzeczy, jak pan Rafał Betlejewski napisał na ścianie w Warszawie takie apostrofę taką, tęsknię za tobą Żydzie.
to policja najpierw myślała, że to jest antysemityzm i dopiero potem się okazało, że pan Bedlejewski naprawdę się stęsknił. Nie bez złośliwości, ba, jak zeznawałem przed sądem niezawisłym w Lublinie jako świadek w sprawie karnej z oskarżenia publicznego przeciwko panu Grzegorzowi Wysokowi, no to tam jednym z zarzutów było to, że on się antysemityzmu dopuścił, bo napisał w jednej ze swoich publikacji tak: Adam Michnik, Żyd roku któregoś tam. Więc ja zeznałem przed sądem, że nie któregoś tam, tylko 1990, że taką nagrodę jakaś żydowska organizacja z Nowego Jorku ustanowiła. Adam Michnik taką nagrodę dostał, no i przyjął ją, więc, a ta nagroda właśnie tak się nazywała, Żyd roku któregoś tam. No więc nie widzę w tym nic nagannego, chyba że użycie, samo użycie słowa Żyd jest uważane za nieprzyzwoite, ale ja tak nie uważam. Także no, coś jest na rzeczy, rzeczywiście dmuchają na zimne. Dmuchają na zimne, to, nie, to taka, takie przewrażliwienie jest niedobre. Pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, kiedyś słyszałem, jak pewna urzędniczka wysokiego szczebla w administracji George'a Busha seniora wspomniała, że jej znajomy bankier ze Szwajcarii wynajął sobie rolniczą rodzinę z Polski, która pracuje dla niego na jego gospodarstwie gdzieś w Alpach i zaopatruje go w zdrową żywność. Czy wampiry i kanalie z popisu nie mają w planie wydrenowania kolejnego rezerwuaru kapitału ludzkiego, jakim są nasi rolnicy, aby jeszcze bardziej zubożyć nasz kraj? Ku uciesze choćby tych, co polskiego rolnika mogliby kupić sobie na własność po okazyjnie niskiej cenie. Czy to nie Polacy są największym skarbem Rzeczypospolitej Polskiej? I jeszcze jedno. Czy zastanawiał się pan nad tym, gdzie skumulowane są w obecnych czasach siły, które doprowadziły do ludobójstwa podczas rewolucji antykatolickiej we Francji? Dziękuję i pozdrawiam. No to skumulowane te siły są w promotorach rewolucji komunistycznej dzisiaj, której takim najtwardszym jądrem jest i była w czasach bolszewickich i teraz żydokomuna. To trzeba mówić o tym bez lęku, bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. No a tutaj, no cóż, to, że tamten bankier z Szwajcarii wynajął tę rodzinę, nie zmusił jej, mam nadzieję, żeby w gospodarstwie pracowała na jego rzecz, tylko ją zaproponował im taki deal, taką umowę, na którą się oni zgodzili, no to nic złego w tym nie widzę. Natomiast wydaje mi się, że obecna demolka znacznej części polskiego rolnictwa to nie z tego się bierze, tylko z... Chyba tutaj naczelnik państwa został wydymany, bo podejrzewam, że on tak się zaangażował w tę ustawę o ochronie zwierząt, która rzeczywiście prowadzi do demolki rolnictwa, a w każdym razie znacznej jego części, bo uzyskał obietnicę, że Unia Europejska nie będzie wiązała wysokości subwencji dla poszczególnych bantustanów z oceną stanu praworządności. No ale właśnie Parlament Europejski przyjął rezolucję odwrotną, dlatego uważam, że naczelnik państwa mógł zostać wydymany. Pan Olgierd Czerniszkowy. Panie redaktorze, mam nurtujące mnie pytanie. Panie Michalkiewicz, nie zauważył pan, że tak zwany wolny rynek już dawno się skończył, o ile kiedykolwiek istniał, a mędrkowanie szkoły chicagowskiej doprowadziło do upadku średnich przedsiębiorców i do dyktatury korporacyjnych monopolistów? Pozdrawiam. No właśnie nie. Korporacyjni monopoliści to jest ograniczenie wolnego rynku. I żeby tutaj takie, bo widać, że pan nie, już nie to, że nie wierzy, ale ma pan taki programowo niechętny stosunek do wolnego rynku, więc niech pan sobie sam odpowie na pytanie. Jeśli by pan na przykład był producentem wichajstrów, to jakby pan wolał? Czy wolałby pan
żeby panu nikt się nie wtrącał, jak pan produkuje te wichajstry i w jakiej ilości, ile pan płaci swoim pracownikom, jak długo oni tam pracują w pańskiej fabryce wichajstrów, ile tych wichajstrów może pan wyprodukować, ile pan może sprzedać, po jakiej cenie, kiedy pan chce, komu pan chce. Czy wolałby pan, żeby to wszystko, te wszystkie rzeczy narzucali panu urzędnicy? Jeżeli pan woli pierwsze rozwiązanie, no to jest pan zwolennikiem wolnego rynku, chociaż być może nie zdaje sobie pan z tego sprawy. A jeżeli by pan wolał drugie rozwiązanie, no to jest pan zwolennikiem tak zwanego rynku regulowanego, a szczytem tej regulacji są właśnie korporacje, które mają monopol. Które mają monopol. Monopol jest wrogiem wolnego rynku, dlatego w moim projekcie konstytucji z 1992 roku napisałem jak wół expressis verbis, że ustanawianie monopoli jest zakazane. A najprostszą formą i to najczęściej spotykaną to jest na przykład koncesja. Jedni dostają koncesję na przykład na obrót paliwami płynnymi, a inni nie dostają. To nie jest wolny rynek. To jest właśnie rynek regulowany. Pan Andrzej Golian. Szanowny panie Stanisławie, bardzo lubię pana określenie typu obóz zdrady i zaprzaństwa, umiłowani przywódcy czy pobożny minister Gowin. Większość z nich jest jasna, ale nie wszystkie. Skąd na przykład wzięło się określenie, którego już dawno pan nie używa, Kolęda Zaleska, laureatka pobożnej nagrody biskupa Chrapka. Może pan rozwinąć, jaka jest geneza tego określenia? No taka, że pani redaktor Kolęda Zaleska rzeczywiście była laureatką nagrody dziennikarskiej imienia biskupa Chrapka, bo biskup Chrapek już nie żył wtedy, ale on się zajmował właśnie mediami z ramienia episkopatu. No i tu ustanowiono taką nagrodę dla dziennikarzy i pani Kolęda Zaleska taką nagrodę dostała, więc to jest autentyczna historia, to nie jest żadna tam złośliwość czy tego. I proszę państwa, jeszcze dostałem dodatkowe pytanie od Krakusa Chytrusa. Pisze on tak. Wspomniał pan, że PRL-owscy oficerowie bezpieki przewerbowali się do agentów trzech stronnic. Czy mógłby pan rozwinąć ten właśnie wątek? Interesują mnie w szczególności a. sposoby zapewniania takiej ochrony, b. zabezpieczenia, jakie musieli sami sobie stworzyć ci SBC-y, c. cena i jej charakter, jaką musieli zapłacić za taką ochronę i d. wreszcie w jaki sposób rząd suwerennej Polski mógłby sobie z tym poradzić, nie naruszając zbytnio swoich interesów. Więc odpowiadam. Te przewerbowania do naszych wtedy jeszcze przyszłych sojuszników nastąpiły ze względów asekuracyjnych. Ci bezpieczniacy no, wiedzieli, że Sowieci się ewakuują i chcieli sobie zapewnić jakąś ochronę na wypadek, gdyby nieubłagany palec wskazał na nich i postulował, żeby ich tam na powrót wziąć. No i jak się przewerbują, to zresztą sobie tak wykombinowali i nie, tutaj się nie omylili, że jak się przewerbują na służbę do central wywiadowczych tego jakiegoś naszego sojusznika, to ten nasz sojusznik będzie ich chronił. No i tak właśnie jest. Proszę zwrócić uwagę, że poza panem Sławomirem Nowakiem, no, któremu tylko dlatego powinęła się noga, jeszcze nie wiemy jak do końca, że Ukraińcy na niego donieśli, to nikt właściwie nikomu się nie stała krzywda, że w dalszym ciągu, mimo różnych tam hałasów, to zasadą, niepisaną zasadą konstytuującą III Rzeczpospolitą jest zasada: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, bez względu na to, które stronnictwo jest aktualnie przy sterze. Także widzimy, że tutaj ta ochrona działa. Zabezpieczenia, jakie musieli sami sobie stworzyć ci SBC-y, no to jest proste. Przecież
i Urząd Ochrony Państwa, i ABW, i Wojskowe Służby Informacyjne, i inne bezpieczniackie watachy mają prawo, 7 ich jest oficjalnie, mają prawo prowadzenia działalności operacyjnej. Co to znaczy? Ano to znaczy, że mogą sobie werbować agenturę. I teraz proszę się zastanowić, gdzie by pan, w jakich środowiskach by pan tę agenturę werbował? Czy wśród gospodyń domowych? No nawet one by mogły powiedzieć, tam donieść, że co się przypaliło, co się tam przesoliło. To nawet mogą być prawdziwe doniesienia, ale po co to panu? Więc agenturę ja bym werbował na miejscu, będąc na przykład pana generała Dukaczewskiego, w takich miejscach, gdzie się rozmaite pomysły przekształcają w obowiązujące prawo, więc w konstytucyjnych organach państwa, tam, gdzie się dyryguje całymi segmentami gospodarki, tam, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie, tam, gdzie się wydaje wyroki, a więc niezawisłych sądach. Nawiasem mówiąc, Urząd Ochrony Państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziły operację Temida, która polegała właśnie na werbunku agentury w środowisku sędziowskim i tak dalej. No i w mediach, przemyśle rozrywkowym, środowiskach opiniotwórczych. I myślę, że tak właśnie się stało. I to jest ochrona, bo ci agenci doskonale sobie zdają sprawę, komu i czemu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną, i są zdyscyplinowani i dyspozycyjni. Cena i jej charakter, jaką musieli zapłacić za taką ochronę, no to cena i charakter to właśnie bardzo dobrym przykładem jest prywatyzacja majątku państwowego, jaka nastąpiła w latach 90. No to jest właśnie ta cena za ochronę. Tu ochrona nie jest udzielana za darmo. No i D, wreszcie, w jaki sposób rząd suwerennej Polski mógłby sobie z tym poradzić, nie naruszając zbytnio swoich interesów. No taki sposób mógłby sobie z tym poradzić, że za zdradę groziłby pieniek albo powróz. Bo tu potrzebne są radykalne środki. Tymczasem nasze społeczeństwo niestety nie zdaje sobie z tego sprawy, że już raz agentura w XVIII wieku, mówię, już raz agentura Polskę zgubiła i nie przywiązuje do tego należytej wagi. Najlepszą ilustracją tego jest, że rząd Jana Olszewskiego, który tam próbował oczyścić struktury państwa z agentury, zresztą nie tylko z własnej inicjatywy, bo inicjatorem uchwały lustracyjnej był poseł Janusz Korwin-Mikke wtedy, no to, nie, to bez jakiegoś rezonansu społecznego nastąpiło obalenie tego rządu, a w każdym razie nie takiego, żeby później w 1993 roku, rok po obaleniu tego rządu, wybory kto wygrał? SLD i PSL, więc to Winston Churchill powiedział, że nasz naród jest porządny, taki poczciwy, ale lekkomyślny. To chyba niestety prawda. To nie jest optymistyczny akcent, ale no niestety prawda, więc muszę tym akcentem nie skłaniającym do optymizmu, ale prawdziwym zakończyć ten kolejny cykiel i do zobaczenia przy cykielu następnym.